Klaas długo i ciężko pracował, zanim przeszedł do maszyn samobieżnych. Sukces Super był tak duży, że panowała opinia, iż maszyny dalej pozostaną zaczepiane. Super miała oczywiście kilka wad. Przy rozpoczynaniu pracy na polu trzeba było jechać całą maszyną po zbożu, a przy dużych polach powodowało to spore straty. I tu pojawiły się maszyny samobieżne z Ameryki. Maszyna samobieżna była kombajnem czołowym. Mogła wjechać w pole i od razu wykonać pełną rundę bez powodowania strat. Pierwsze maszyny samobieżne zbudowano w Ameryce. Tam, w dużych gospodarstwach, posiadanie specjalistycznej, wysokowydajnej maszyny miało sens. Taki był trend dla samobieżnych maszyn w Ameryce. Oznaczało to, że August Klaas został niejako zmuszony do wejścia w rozwój maszyn samobieżnych. SF pojawiła się w roku 1953. Wcześniej nazywała się Herkules. Także dobra nazwa. Mocna jak Herkules, który musiał wszystko posprzątać. Nazwę musiano jednak oddać, gdyż była już zajęta. Jak nazwiemy maszynę? SF. Super nazwa. Po niemiecku znaczy to tyle, co samobieżna. Modele 53-54 to jeszcze nie było to. Pierwsze maszyny samobieżne były bardzo prymitywnie zbudowane. 55 została skonstruowana od nowa. Przekładnie i nadwozie stworzono tak, że w zasadzie dzisiejsze są podobne do nich. Maszyna, która przyszła potem, ta SF, była już potężna. Nie było z nią problemów. Mocna, stabilna i cudownie pracująca. Działu sprzedaży w tym czasie nie było. Klienci zaczepiali Augusta Klaasa jadącego przez zakład na swoim rowerze i pytali, gdzie są nasze maszyny? Żniwa się zaczynają. W tamtym czasie dział sprzedaży nie był specjalnie potrzebny. Maszyny praktycznie sprzedawały się same. Coraz więcej ludzi przechodziło do przemysłu. Rolnicy musieli maszynami zastąpić to, co wcześniej robiono ręcznie. Ciąg do mechanizacji był totalny. Korespondował jednak z większymi powierzchniami. Mali rolnicy znikali, gospodarstwa się powiększały. I przyszedł taki czas, że mały rolnik nie mógł już kupić maszyny. To się nie opłacało. Pojawili się przedsiębiorcy, którzy mówili, skosimy wasze zboże. Oszczędności miały wynikać z powiększania maszyn. Nie trzeba było większej liczby maszyn, ale też mniej kierowców. Maszyny stały się po prostu większe. Taki był trend. Jaki kierunek należy rozwijać? Można być mocniejszym. Zatem rozbuduje się motoryzacja. Można zwiększać szerokość cięcia z przodu, można odpowiednio powiększyć zbiornik ziarna i to, co bardzo ważne, można podnieść jakość produktu, czyli wymłoconego ziarna. Są zatem określone parametry i właśnie ku nim należało się zwrócić. Wtedy zbudowano Matador. Matador Standard i Matador Gigant. Duży kombajn, który ze względu na swoją szerokość pracował w zbożu jak żaden inny. A mieliśmy przecież konkurentów. Wszystkie te maszyny były napędzane mechanicznie, ale poza tym nie było żadnych nowości technicznych. Nie było jeszcze kabiny kierowcy. Pamiętam te czasy, gdy kierowca siedział tam, u góry. Na oczach miał okulary do jazdy motocyklem. A wieczorem, gdy się go zobaczyło, to jego oczy świeciły i wyglądały jak u królika angorskiego. Straszne. Po Matadorze pojawił się Senator. I ten już był bardzo ładny stylowo. Narożniki zostały zaokrąglone, pokrywy ustawione były ukośnie. I miał on już kabinę. Byliśmy bardzo przywiązani do koloru srebrnego, ale pozwoliliśmy sobie wytłumaczyć, że w krajach półkuli południowej silne promieniowanie słoneczne oślepia. To był powód, dla którego pomyśleliśmy o innym kolorze, powiązanym z nowym image. W ten sposób podczas rozwoju Senatora pojawił się kolor zieleni wschodzących roślin,
który do dzisiaj jest na wszystkich naszych produktach. Die bis heute alle Produkte beinhalten.